Okej, był to zwykły dzień, kiedy włączyłem Wiedźmina. Mamy tutaj nową grę, od początku, nigdy nie grałem. Po prostu opowieść, chyba najłatwiejsze. Wyświetlenie samouczków, włączone, bo nigdy nie grałem, nawet nie znam ustawień. I ładujemy. Dobra. Pominę do gry. A, pominięcie nie działa za pierwszym razem. A może działa. O, to też mogę pominąć. Dobra, na razie zobaczymy, jak to się poruszać. Znajdź klucz do sypialni. Minimapa w prawym górnym. Lista zadań, ok. To wybiegamy. Uciekamy stąd. Cholera. Jednak ładna ta nasza przełęcz. Będę musiał jeszcze określić głośność. O, tutaj było winko. Co to za odgłosy? A tam ktoś jest. Wiedźmińskie zmysły, okej. A tutaj jeszcze sobie zobaczę ustawienia. Sprintowanie lewy shift, dźwięk, dajmy na 90, muzyka 22, o dialogi też jakoś tak. Się bić tak. A jeszcze sprintować nie mogę. A skakać też nie mogę. Dziwnie ta kamera jest ułożona. Sobie zobaczę, czy mam spadki jakichś FPS-ów. Jak tak robię? Chyba nie. No dobra. Zmysły. Aha, raczej tu jest klucz. Muszę wiedzieć. A co tutaj mamy? Te drzwi. To mogę zbadać. Okej. Okay. Agrest, oczywiście. Geralt, nie grzeb mi w kosmetykach. Tu coś było? Chyba jednak nie. Mogę zapalać, zgaszać. Fajne lustro, w którym się nie odbijasz.
Ale dziwnie ta kamera działa. Trzeba to ustawić jakoś. Sterowanie. Wideo. Co to robi? Dobra, chyba jednak nie. Nie robię tak. Dobra, zostawiam to tak. No, to jest bardzo dziwne lustro. O, zgaszę. Będzie jeszcze gorzej widzieć. Pomyślałem, że Ciri może jeszcze poczekać. To niewychowawcze i nierozsądne. Okej, opcja dialogowa. Racja. Lepiej pójdę do Ciri. Zrobię sobie makijaż. A ty skończ trening i wróć do mnie. Ze wszystkich kobiet, które poznałem, tylko ty malujesz się idąc do łóżka. A poznałeś ich dużo? Czy to ważne? Przy każdej zawsze myślałem tylko o tobie. Ale coś tu jeszcze mamy? Badamy ciuchy. Masz jakiekolwiek ubrania, które nie są czarne albo białe? Bieliznę. To jaki to jest kolor? Myślałem, że czarny. No, zgasiłem jak zwykle. Coś jeszcze mamy? Samo srebro. Złoto nie pasuje do mojej karnacji. Wiesz przecież. Się okaże, że jest achievement za zgaszenie wszystkich świateł. O, interaktywny obiekt. Bardzo ciekawy ogień. Kończy ci się sok. Wiem. Mógłbyś trochę przynieść, jak skończycie trening. Dobra, rozbiję to. Okej. Jak to było? Szybki atak, silny atak. Lock. Altem unik. Wow. O, to ja tak mogę sprintować. Dobra, czy ja mam ten klucz jeszcze? Tak, mam. Zamknąć ze sobą mogę? Nie. Co to znaczy? Teraz nie możesz tego zrobić. Tam coś na dole jest. To mnie coś kosztuje używanie tych zmysłów? Chyba nie. O.
Stary Wiedźmin mocno śpi, a Ciri gdzieś zniknęła. Okej, czyli to była Ciri. Co się że woli praktykę od teorii. Co? Pobudka, mistrzu. Takie nudne te lekcje, że sam usypiasz? Cholera. Przymknąłem oczy tylko na chwilę, jak robiła notatki z Guli i Alguli. Dałeś jej te cegłę? Nic dziwnego, że zwiała. Jan z Brugge nie miał lekkiego pióra, prawda? Ale za to był rzetelny. Nie to, co te głupoty, które się teraz drukuje. Pewnie poszła na wahadła, co? A tyle razy jej mówiłem. Nie trenuj sama, bo tylko utrwalasz błędy. Przyprowadź naszą pannicę na dolny dziedziniec. Skoro chce poćwiczyć, proszę bardzo. Rozpuściliśmy ją trochę. Jakie rozpuściliśmy? Ja od początku mówiłem, że Ciri trzeba surowej ręki. Mówiłeś, zgadza się. Ale dałeś jej sobie wejść na głowę, jak my wszyscy. No dobrze. Nie jestem bez winy, ale czas z tym skończyć. Natychmiast. Zabijanie potworów to nie żarty. Ciri musi to zrozumieć, jeśli ma zostać jedną z nas. Widzimy się na dole. Źle. Teraz już wiem, czemu tak rwałaś się do ćwiczeń. Cięcie! Nie jesteś w cyrku. Piruet! Źle. Postawa! Starczy. Zejdź. Saltem? A jak myślisz? Dobrze. Możesz zdjąć opaskę. Masz nad czym pracować. Refleks wciąż słaby. Może jak na Wiedźmina. Myślisz, że utopiec albo strzyga da ci fory, bo nie przeszłaś wiedźmińskich mutacji? No ale bardziej niż strzygi bałbym się Wesemira. Zlekceważyć jego polecenie. Nierozsądne. Ojej no, ta książka była strasznie nudna. Wiem, ale ty wiesz, że to żadna wymówka. Przepraszam, to się nie powtórzy. Przeprosiny nie wystarczą. Masz przeczytać Gule i Algule w całości, łącznie z aneksami. Nie, błagam, już wolę czyścić stajnie. Koniec dyskusji. Chodź, poćwiczymy zresztą na dole. Idziemy przez mury. Samouczek eksploracji, okej. Okay. Pewnie, że przez mury. Jesteś w wiedźmińskiej szkole czy na wczasach? Na dole. Chyba jak spadniesz. Skok. Co ci mówiłem o oddychaniu? Od razu przez usta, w rytm kroków. Coś tu mogę wejść? Ups. Ciri, bez wygłupów. Geralt, nie zagaduj mnie, bo się potknę i zlecę. A, tam zeskakujemy. Coś nie tak? Może wrócę ci pomóc.
Wygrałem. Bo masz dłuższe nogi. Jak już będę duża, to ci pokażę. Masz coś do powiedzenia, moja panno? Że bardzo cię przepraszam, wujkowie Samirze. Młoda krew rwie się do ruchu, rozumiem. Ale w starciu z potworem wiedza jest równie ważna jak srebrny miecz. Musisz choćby umieć odróżnić Al'Ghula od Ghula. Po pręgach niczem u pantera Tigris w Zerika nieżyjącej i Fizes niezdrowo bladej. No, czyli jednak przeczytałaś ten rozdział. Ale i tak powinnaś była zapytać, czy... Przecież spałeś, wujku Wesemirze. Nie odwracaj kota ogonem. Wiedźmin musi umieć zmylić przeciwnika. Sam tak mówiłeś. Możliwe, ale nie ćwicz moich mądrości na Wesemirze, dobra? Bo się doigrasz. Dobra, dość gadania. Geralt w parze ze mną, Lambert ze Skellem, Ciri z kukłą. Znowu? Nie wybrzydzaj, tylko łap za miecz. Jak myślisz? Powinniśmy wpierw powtórzyć z małą podstawę, czy zaczynamy od razu trening dowolny? Lepiej przećwiczmy podstawy. Podobno praktyka czyni mistrza. A jej daleko choćby do poziomu nowicjusza. Wyciągnij miecz, Geralt! Szybkie cięcia! Raz, dwa, trzy! A masz! Cięcie w tętnicę! Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? Mocne uderzenia! Nie oszczędzaj się! Nigdy nie prostuj łokcia przy uderzeniu, młoda panno! Uniki! Postawa, Ciri. Pamiętaj o pracy nóg. Już na to jestem! O, ze spacją też można. To jeszcze lepsze. Teraz parowanie. Ciri, patrz, pod jakim kątem Geralt trzyma miecz. No, patrz. Nie mam blokować. Walczę z głupią kukłą. Ćwicz na sucho. No to jakoś mogę... Myślałeś, że staruszek zasnął w trakcie lekcji? Riposta. Cios, odpowiedź. A masz, cięcie w tętnicę. Doka, duka! Okej, spamujemy. Bloka. Aha, naciskałem i nie zablokował. A masz, cięcie w tętnicę. No, co teraz? Tętnica? Aha, dostałem. I raz! I
Idę w prawo, idę w lewo. Za stary już na to jestem! To nieźle obrywa. Dobra, a nie mogę rzucać czarów. Czy ja mogę to kontrolować jakoś? No. Który następny? No ile jeszcze? Muszę uderzyć. No nie mogę. Ciężkie jest. No, ile mam czekać? Jeszcze to zginę. No nie mogę uderzyć. Będzie szybko i boleśnie. No chodź tu. Nie mogę trzeciej riposty zrobić. No. A masz! Cięcie w ten teraz? A dobra, może muszę tak zablokować? No i co? A masz! Duka, duka! No nie mogę. Jak ja to mam zrobić? A masz! Cięcie w tętnicę! I raz! Blokuję, no. Za stary już na to jestem! Nieźle. Tak schowam miecz? Nie mogę. Ciao! Ile mam czekać? I co teraz? Właśnie. O, może nie muszę mieć zablokowanej kamery. Uciekam. Widzi mnie? Widzi. O, dobra. Duka, duka! Czego nie mogę nic zrobić? Blokuję. Nie mogę go uderzyć. Połowa mojego gameplay to będzie walka z nim. Który następny? A masz! Cięcie w tętnicę! Będzie szybko i no, boleśnie. A nie mogę. I raz. Za stary już na to jestem. Czy to się nie zepsuło coś? Dobre pytanie, co teraz? I raz.
Który następny? Naciśnij tuż przed atakiem wroga. Okej. Dobra, no to tuż przed atakiem nacisnę. Na koniec, młoda panno, pokażemy ci parę wiedźmińskich znaków. Zacznijmy od Quen. Okej, szybkie menu. Będzie szybko i boleśnie. Quen nazywa się czasami wiedźmińską tarczą, Ciri. Quen nazywa się czasami wiedźmińską tarczą, Ciri. Zaraz zobaczysz czemu. Rzuć Igni, Geralt. Aż polecą iskry. Igni. Gdyby nie chronił mnie Quen, zajął... Co teraz? Art, Geralt! No dalej! Art? Patrz, Ciri. Art każdego wyrzuci z rytmu. Cne. Aż wyleci... Kolejna akcji! Wsia krew nie cierpie tego. Ej, chłopie? A na nią mogę? Co ty wyrabiasz? Nieźle. Na nią nie działa. Teraz się popisuj się. Ja się nie popisuję. Na nich? Też nie. Akcji. Starczy wygłupów. Akcji potrafi zamącić w głowie. Teraz Irden, pokaż jej Geralt. Wrażenia, umysły. Ławka. Widzisz, Ciri? Choćbym chciał, nie mogę się teraz ruszyć. Rzuć petardą. Bez obaw, Ciri. Quen wytrzyma wybuch. Petarda. Używana przez wiedźminów podczas treningu rzucenia. Okej. Okay. Geralt, nie popisuj. Tylko 3. Dobra, starczy. Trening dowolny. A mogę go powalić? No, ile mam czekać? No, oszukuję, no starczy. Dobra, robimy unik. No, co teraz? Jak się rzuca za mną. O ty, ogniem na mnie. Dobra. Masz to. Aha. No. Co teraz? Zrobisz. No dalej. Nieźle. A, on ma cały czas te oszukane. Dobra, chowam miecz.
Pokazałaś mu, dziewczyno. Ciri, złaś stamtąd. Ha, aż to mała diablica. Jak tylko wróci, wyczyści wszystkie miecze w Kermoren. Znalazłaś ten hełm? Ciri! Postaram się, żeby nie zabrakło ci mieczy do polerowania. Co to? W porządku? Miałem koszmar. O czym? Długo bym mówić. Do świtu jeszcze chwila. Mamy czas. Nie chce mi się gadać. Rozumiem. To co, jedziemy? Chwila, pokaż mi wreszcie ten list od Yennefer. Może przeoczyłeś jakąś wskazówkę? Nic nie przeoczyłem. Mieliśmy się spotkać w wieżbicy, ale w międzyczasie wojsko puściło wieś z dymem. Jedyne co możemy zrobić, to jechać jej tropem, więc... Nie gadaj tyle, tylko dawaj list. A niech mnie. Rzeczywiście pachnie bzem i agrestem. Miałeś czytać, nie wąchać. Musimy się spotkać. Szybko. Wierzbica pod Gwieziną. Faktycznie nic, co by nas mogło nakierować. A o co chodzi z postscriptum? Wciąż mam jednorożca, wiesz którego. Chodzi o wypchanego jednorożca, który służył nam czasem za łóżko w określonych sytuacjach. Czego ta młodzież nie wymyśli? Wracając do tematu, jak myślisz, ile mamy straty do Yennefer? 2-3 dni. Trop jest świeży. Gorzej, że prowadzi do gościńca, a tam pewnie podróżni już go zatarli. Czekaj. Słyszysz? Słyszę i czuję. Jedźmy, zanim więcej ich się zleci.
Okej, mam chleb i butelkę wody, to nacisnę R. No, szybko je. Płotka. Mówiłem ci, że spotkałem kiedyś czarodzieja, który się rozwodził. Jakie to pożyteczne stworzenia? No, dzięcioła słyszałem. A czy ja mogę ją przywołać? Bez ich krwi można ważyć eliksir? Nie, zjadając gnijące ciała, zapobiegają wybuchom epidemii. A wiedział, że żywych też jedzą? Nie, bardzo się zmartwił. Przeczyło to jego teorii. Odpocznij. Co się stanie, jak tutaj pobiegnę? Czekał na mnie. Jedź, Płotka. Źle się wojna no, dla naszych toczy. Naszych? Jeszcze szybciej. Jakich naszych? Królestw Północy. Chyba Królestw Radovida, bo Temerii i Kedwen już nie ma. Radovid mówi, że jak tylko wygra wojnę, cofnie wojska za stare granice. Wierzysz mu? W coś trzeba wierzyć, Bożyć. Jedziemy? Na pomoc! Na pomoc! Muszę minimalnie ściszyć. Efekty. To chyba liczy się jako efekty. Czyż nie? No bogi. Mało brakowało, a skończyłbym jak moja kobyłka. Jeśli miałbyś szczęście. Twój koń zginął od razu. A gryfy lubią pomęczyć i jeść żywcem po kawałku. Aha. Pewno byście chcieli coś dostać w nagrodę, nie? No jasne, że tak, biorę wszystko. Parę koron zawsze się przyda. Tylko Mieszek akurat u mnie chudy. Wpierw Nilfgaardczycy część towaru zabrali, a teraz to... Macie. 50 koron. Co z tropem? Tak jak mówiłem, dochodzi do gościńca i się urywa. Zadeptany. A szukacie kogo? Tak, pewnej kobiety. Niewysoka, czarne, długie włosy. Widziałeś taką? Nie, ale... Tu w Białym Sadzie jest karczma, jedyna w okolicy. Przejezdni często tam stają, to może się czego dowiecie. Niezły pomysł. Zwłaszcza, że trzeba oczyścić twoją ranę. Tam ledwie mnie drasnął, ale napiłbym się dobrej żytniej, takiej chłodnej, wiesz, prosto z piwniczki. To jedźmy. Okej, czyli tu mamy postacie. Okej, 60 postaci. Mój poziom.
Ops, kliknąłem medytację. Dobra, teraz nie medytujemy. Goni mnie. Swoją drogą, gryf tak blisko wsi, to dziwne. Tak samo pomyślałem. W lesie czy w górach to rozumiem, ale tu i jeszcze przy samej drodze? Może to przez wojnę. Wszędzie trupy, smród krwi i spalenizny. Potwory czasem od tego wariują. Nie mówiąc o ludziach. Musimy uważać w tym białym sadzie i wyjechać, jak tylko się czegoś dowiemy. Rozmawiaj z dowódcą. O, tu coś jest. O, ginę od tego. A to? O, itemki. Wezmę wszystko. Jak się to teraz otwiera? Kwipunek. Okej. Informacje. Dużo nowych rzeczy. Całkowity czas gry 40 minut. Ale mu dają statystyki bohatera. Załóż sortowanie. To jeszcze coś mamy, eliksiry. O, list. Dobra, już go miałem wcześniej. Epistolograficzne konwenanse. Chciała brzmieć mądrze.
Escape. Rzemiosło. Okej, okay, czyli będę zdobywał te umiejętności, poziomy. Okej, mam info o gryfach. Wrażliwy na petardy. Olej. Znak. Olej przeciw trupojadom. Okej, coś tu jeszcze jest. Mapa świata. Tu jesteśmy. I alchemia. O, nawet biały miód. Kota możemy zrobić. Widzenie w ciemności. Szansa na krytyczne większa. Ok. Czerwony mutagen, niebieski. Większy. Chcą, żebym to wybrał jeszcze? No już to, dobra. Tu jeszcze jest? O, to bym pominął. Z tym workiem to co? O! Mamy. Coś jeszcze jest? O, ktoś tam do mnie idzie. Dobra, to ja chyba wracam. Skakujemy na dach. Mogę to użyć swoje. Ops. Nie to. X. No dobra, płotka mi nie wskoczy na dach. O, tap.
Okej, okay, mamy pochodnie. Uspokój się, Vatger. Okej, okay, strażnicy mogą mnie zaatakować. Takie liście sobie mogę zabrać też. Dobra. Biegniemy. Tak? Wawor! Okej? A ty tutaj co chcesz? Czego chcesz, przybłędo? No to ja zapytałem pierwszy. Hallherzer! O, to sobie zbierę. Tego nie widzi? A sobie wezmę na podróż. Nie zauważył. Wolniej, płotka. Biedny, głucho. Śmierć. Okej, okay, czyli tutaj nie kradniemy. Chyba, że nie będą widzieć. Darczywe zaczepienie ludzi. Stawiają tabliczki obłoszenia oznaczone na mapie. Zlecenie, oferty. Jedziemy! Nie opowiadałaś kiedyś, jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. A że ten coś mataczył, co mu rachcik w łeb ukręcili. Tak było. Tyle, że dzieciaka jakiś utopiec zeżarł i wiedźmak nic do tego nie miał. I co wtedy zrobili? No przecie głowy mu na powrót nie przeszyli. Czego? Zdejmijcie to, bo będą kłopoty. Nie żadne to, tylko herb, te merskie lilie. I mają tu wisieć. To już nie jest Temeria, dziadku. To już Nilfgaard. Po moim trupie! Pił z parszywymi odmieńcami. Przepraszam za tych hultajów. Nie ma za co, jesteśmy nawykli. Ludzie tu nerwowe. Nie dość, że dopiero co wojska przeszły, to jeszcze gryf nam się zaląg. Mhm. Zdążyliśmy się z nim poznać. Wredna bestia. Wredna, mało powiedziane. Biedną Lenę tak poszarpał, że biedaczka nad grobem stoi. No, ale dość o nieszczęściach. Czym mogę służyć? Dla mnie wódeczka. A wy? Też się czegoś napijecie? Okej. Okay.
Jest zlecenie na tego gryfa? Póki co to nie. Kiedyś tak jaki potwór gniazdo w okolicy łowił, to sołtys zbiórkę na nagrodę robił albo jechał do seniora o pomoc prosić. No, ale teraz sołtys nawet do ustępu nie pójdzie bez zgody czarnych, a seniora zdaje się powiesili. No to i kontraktu nie ma. Szkoda, moglibyśmy coś poradzić, ale nie za darmo. Niezły ruch tu macie. Cały naród w drodze. Ten krewnych szuka, inny z dala od frontu bierze. A każdy zjeść musi, wypić, noc w cieple spędzić. Czyli wam wojna jest na rękę. Póki co, owszem. Ale i tak wolałabym, żeby pokój wrócił. W takie czasy nigdy nie wiadomo, co jutro przyniesie. Pokaż, co tam masz za szynkwasem. Jakieś karty do Gwinta, do kupienia. Alkahest. Można by wydać całe pieniądze tu od razu. O, ale to jest drogie. Ora, nie kupuję nic tu na razie. Szukam pewnej kobiety. Ciemne włosy, fiołkowe oczy, ubiera się tylko w czarni biel. Jechała od strony wierzbicy. I wiem, że zabrzmi to głupio, ale pachnie bzem i agrestem. Nie widziałam takiej. Zapamiętałabym, uwierzcie. Tak. Ją ciężko zapomnieć. To może kto inny wam pomoże? Dużo tu przejezdnych ze wszystkich stron. Popytajcie się. Dzięki, to wszystko. Pomóc ci z opatrunkami? Daj spokój, jeszcze nie zniedołężniałem. To popytam o Yennefer. Mhm. Tylko pamiętaj, lepiej żebyśmy nie zwracali na siebie uwagi. Kolejce czarne już się po polach rozlazły i mierzą? Lepiej, żeby mierzyli, niż żeby plony mieli palić. Oj, Mieszko, Mieszko, głupi jesteś jak kogut bez głowy. Po co oni tym tyczą, he? Żeby naszą ojcowiznę na działki podzielić i swoim rozdać. Zobacz, czy jest coś, co można tutaj podwędzić. Z moim zmysłem. O! Mogę im zgasić. Ups, coś tu spadło. Czy ja mogę kucać? Nie ma tutaj kucania, naprawdę. No dobra, nie ma to nie ma. Mogę skakać po stole. Mogę im to zgasić, czy nie?
Co tam? Jak tam się je? O, mogę im wejść na pochodzić po jedzeniu i zgasić im. Nie będzie wam to potrzebne. Ktoś tu wchodzi? Dobra, zobaczmy, co my tu mamy. O, zamknięte. To co to? Pogaszę im wszystko. Oj. Miotła spadła. Jeszcze raz. Są cztery fakcje. Że co? Fakcje, drużyny, talie. Coś jak piki i kiery. Tylko, że każdy kolor ma inne figury i są jeszcze karty specjalne. O, schowki, jak Ender Chesty w Minecrafcie. Schowki. Dobra, to ja mogę tutaj kliknąć. Okej, do schowka mogę to dać. Złamany ten. A nie lepiej za... A co robi wyrzuć? A, tak, bo spacją mogę klikać. Dobra. Bo nim te swoją grę mi wyłożycie, to ćma będzie. Takie okieneczko. Nie przeciśnie. A tam kotek jest. I zareagują, jak wskoczy im na stół. A, nic takiego. O, zaskoczył sam. Aha, wyszedłem. Jest animacja. Sobie wypiłeś? To wypierdalaj. Nie chcemy tu takich jak ty. Okej, rzucenie uroku. Chcę wrócić jeszcze do tej knajpy. Nic wam nie zrobiłem, uspokój się. Racja, nic nie zrobiłeś. Już z gusłami zaczyna skurwysyn! Na niego! Oho. Jakieś ostatnie słowa? Szybko miecz, jak się wyjmowało miecz. Którym przyciskiem się wyjmowało miecz? Jedynką. A, dobra, na pięści chcesz. Dobra. Miło było poznać. Kotek się boi.
z was mogę wziąć? Nie? No dobra, to wracam z powrotem. Okej, często zapisywać. No tak, tak. Tak, bo tu jeszcze sobie zwiedzę. Tu co jest? Na górze. Ha, drabina, po której nie można wchodzić. O! Czy myślałem, że się da? No, prawie. Prawie tam można wejść. Jest coś tam na górze? Chyba nie ma. Cóż to jest? A nie, to już było, dobra. Pewno nie chcesz tam wejść? Tak? W czym rzecz? Na razie. Okej. Szukam kogoś. A my szukamy spokoju. Odejdź przybłędo, bo nam piwo w kuflach skwasisz. Była tu kobieta ubrana w czerni biel? Mówią, że gnała taka nocą przez wieś. Tak pędziła, że Radobora do rowu zepchnęła. Gdzie pojechała? Nie wiem. Z gościńca drogi na wszystkie strony idą. Ludzie! Wiedźmak rozum Dromiłowi odjął! Tak, a tobie odejmę język, jak się nie zamkniesz. Okej, okay, uspokojeni się? Ja dość już chyba wypiłem. We łbie mi szum. Ostaw nas! Gadać z tobą nie będzie! Okej. Okay. No zobaczmy tego chłopa. Szukam kobiety. Jak wszyscy? Nie, nie jak wszyscy. Ta pachnie agrestem i bzem. Ubiera się w czerni biel. Dwa sznapsy! To poprawi ci nastrój. Nastrój poprawi mi się, kiedy już znajdę... Nędznie wyglądasz. To tylko kropelka na humor. Któż by umarł od malutkiego sznapsika? Możemy przejść do rzeczy? Widziałeś ją? Yennefer z Wengerbergu? Nie powiedziałem, jak ma na imię. Ale dobrze ją opisałeś. A ja mam tak. Raz coś usłyszę, nigdy nie zapominam. Skąd znasz Yennefer? Też pytanie. Z ballad mistrza Jaskra. Dla biednego handlarza to jedyna okazja, żeby otrzeć ją wielkość. No, chyba że ma się tyle szczęścia, co ja. I trafia się na bardzo cierpliwego Wiedźmina. Na samego Geralta z Rivi. Rzeźnika z Blaviken. Czym się zajmujesz? Kim jesteś? Parszywy przybłęda. Gaunter Odim. Do usług. Przybłęda to zawód? Kiedyś handlowałem lustrami, więc wesoła gawieć ochrzciła mnie też panem lustro i szklanym człowiekiem. Mnie też znasz z ballad mistrza Jaskra? Twoje zdrowie! Widziałeś Yennefer?
Przepraszam, ale muszę o to spytać. Czy to chodzi o miłość? Nie twoja sprawa. Racja. Przy błędzie nie musisz się tłumaczyć. Mów, co wiesz. Zanim się nie pojawiłeś, do głowy mi nie przyszło, że to Yennefer. Kto by pomyślał? Do rzeczy. Zwiadowca z Nilfgaardzkiego garnizonu ją widział. Gdzie? W ich obozie. Wpadła tam w środku nocy. Czerń i biel, agrest i... Tak, wiem. Zamieniła kilka słów z dowódcą garnizonu i pognała dalej. Gdzie? Nie jestem wszechwiedzący. Pytaj w garnizonie. Dzięki. Gdzie? My, ludzie gościńca, musimy trzymać się razem. Może kiedyś ja znajdę się w kłopocie, a ty będziesz w pobliżu. Tracimy czas. Prędzej Ziemia zacznie krążyć wokół Słońca, nim opanujesz zasady. Mogę zająć chwilę? Czemu nie? Aldert Gerd, profesor nadzwyczajny z Akademii Oxenfurdzkiej. Geralt, wiedźmin, zwyczajny z Rivii. Szukam pewnej kobiety, długie włosy, ubrana w czerni biel. Widziałeś taką? Oczywiście, że nie. W przeciwieństwie do gminu wiem, że zwiastunka wojny to tylko bajeczka. Zwiastunka wojny? O czym ty mówisz? Ludzie gadają, że nocami przez pola jedzie zmora, która wygląda jak piękna kobieta. Taka, jak opisałeś. Ciągną za nią wojska, a tego, kto przetnie jej drogę, czeka nieszczęście. Za to ostatnie ręczę osobiście. Wiesz, gdzie dokładnie ją widziano? Nie. Mnie interesują fakty, nie klechdy. Nie spodziewałem się, że spotkam tu naukowca. Rozumiem, że uciekasz przed wojną. Wręcz przeciwnie. Jadę na front. Życie ci niemiłe? Milsza od życia jest mi wiedza, a nie zdobędę jej siedząc między księgami. Chcę zobaczyć inwazję Nilfgaardu na własne oczy. Zrozumieć ją i opisać. To będzie moje magnum opus. Wracaj między te księgi, póki jeszcze możesz. Wojna to nie zabawa. Tu nie będzie rad wydziałowych, errat i innych habilitacji. Zabije cię pierwszy żołnierz, którego spotkasz. Niby czemu? Jestem cywilem, bezstronnym. Buty. Co? Zarżnie cię dla butów. Muszę iść. Bywaj. Czekaj, wiedźminie. Wyglądasz mi na światowca. Umiesz może grać w gwintę? Nie, nie mam czasu się uczyć. Kiedy to naprawdę proste? No to jak będzie? Zagrajmy. O, jakaś gra w gwinta. W sumie czemu nie? Wybornie. Już ci tłumaczę zasady. Tak. Okej. Wybierz kartę, którą chcesz wymienić. I trafiamy grę karcianą. Tu mamy siłę.
Okej, okay, pole bitwy. Oddaj grę, mogę kliknąć od razu. Co on robi? No dobra. Ale to tych na razie daj. Runda wygrywasz, którego suma siły pod koniec tej rundy jest najwyższa. Okej. Uczników da, to ja tych dam. O, takich mocnych. To ja mogę to dać. Albo jednak nie, nie, to nie to. Anuluj. Okej. Dołożę do tego. On ma 6-7, ja będę miał 9. Teraz wygrywam. To ja mogę pasować. Spacja przytrzyma, nie spasuj. Aha, straciłem żeton. Ale zużył więcej kart.
Dobra, to ja też dokładam łuczników. Mam 13. Spasował. Ja to zagram. Cóż ja zrobiłem? Wygrałem. Co ja teraz zrobię? Zdolność dowódcy, jaka to była? Zapomniałem o tym wcześniej, że miałem. On pasuje? Ha. Wygrał. Blisko było. No tak. To nie jest gra dla każdego. Wymaga analitycznego umysłu. Jakbyś kiedyś był w Oxenfurcie i chciał zagrać z prawdziwym mistrzem, pytaj o Stjepana. Niby prosty karczmarz, a w gwinta ogra każdego. Zapamiętam, dzięki. O, kot przyszedł. Gonimy kota. Nie. Dobra, co mam jeszcze zrobić? Mam tam pójść, tak? Czego wam jeszcze trzeba? Robię wojny. Śmiesznie ogień wygląda. Ops. Lenada tutaj siedzi, płacze. Chodź do wujka! Chodź do wujka! Okej. Okay. Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki wiedźmaka, co akurat polował szybki. A że ten coś mataczył, to mu rachciach łeb ukręcili. Tak było. Tyle, że dzieciaka jakiś utopiec zeżar i wiedźmak nic do tego nie miał. I co wtedy zrobili? No przecie głowy mu na powrót nie przeszyli. Ponoć go cichaczem w krypcie złożył. Czy jako kradzież? Ej! Dobra, tam mam iść. Szukasz kłopotów? Co tam było? Sama już nie wiem, nabierać czy nie nabierać. Na czymś to potrzebało. Znowu się widzimy. Dziękuję za ratunek. Ludzie różnie gadają o Wiedźminach, ale ja zawsze wiedziałem, że to porządny cech.
Widzę, że udało ci się ocalić towary. Teraz czekam na naprawę wozu. Czas mija, straty rosną. Potrzebujecie czegoś? Oddam za pół darmo. Pół darmo, no na pewno. Rzucę okiem. Teraz nagle dużo tak ma. O, już mam ten przedmiot. Bywaj. Uważaj na siebie. Nie patrz tak na mnie. A co trzeba zrobić, żeby dostać taki miecz? Babka mi opowiadała, że kiedyś jak Kowalowi synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na spytki wiedźmaka, który akurat polował w okolicy. Że ten coś mataczył, to mu rachcik. Gości wuj, wychylisz ze mną kufelek? Od teraz niezłe kolorki na ziemi są. Dyrywany, nie gości wuj. Znowu mi sarny drzewka podejrzały. Przecie wiem, jak ci dali na postrzyżyny. I co to w ogóle za imię Derwan? Ależ wieje. Moja babka była znana i... O, słonko nam świeciło. Takie buty. Do uszanowania, mości Derwan. Niech was złote słońce prowadzi. Stale od mojego obejścia. Płotka. M. Most płaczki. Dalej. Kielnik żmijooki. Jakieś wieści z Wizimy? Trzymaj się od mojej rodziny z daleka. A, króle się biją, chłopi giną. Co to było? Właśnie zapominam, że to mam jeszcze do... O, wiatrak! A to jakieś fajne takie, co to? Kapryfolium. Owoc berberki. Zobaczę, co to za młyn. O, potężny. Jest wejście, czy mi się... Daję. Skakujemy na to. Ups. A to się zregeneruje. Tam więcej koni biega. Dużo tych koni. Co to było? Są atakowane. Czy mi się wydaje? Ups. Tak przypadkiem.
Dobra, co to za... O, się zbagował koń nawet. Chyba nie zginę, nie? Dziki pies. Się sadło. O! No, ile mam czekać? Wszyscy? Surowe mięso. Cóż to mamy? Psie sadło. O, butelka wody. Szpagat. Sznurek. Tu rzeczy. Tyle łupów. O, alkahest. Ten sam, co mogłem kupić. No dobrze, że nie kupiłem. A to co to? Cię nie zorientuje nikt, nie? Że ja biorę coś tutaj. Ktoś tutaj patrzy? Ups. Co, ktoś mieszka? Nikogo nie ma. Okej, tu się coś da zniszczyć. Coś świeci. Tu się deski przesuwają. Tajemne wejście. Ale można je zniszczyć. Cóż to za odgłosy? O, i już mam jakieś przedmioty. Teraz jeszcze ekwipunek bym zobaczył. Jak to się robiło? Okej, okay, zjadłem przed przypadek, czyli to dobrze. No tu płotki nie zawołam raczej. Tap. O, mam. Eliksiru mogę używać. R albo F.
Okej, surowe mięso dla płotki, to ciekawe. Ale to dużo mam tych teraz monet z tego. I tu jest waga tego. Toporek. To mogę założyć. Oj, dobra, teraz tak. To jest przedmiot mistrzowski, 3 pancerza. To było 1. Odporne obrażenia obuchowe, cięte. Zużyć 76%. Dobra, to zachowam sobie. A to co to? Okej, wymagany poziom drugi. Dobra. Żywica. Buty. Potrzebuję klucza, tak? No dobra, nie otworzę tego. Ups. A to? No dobra. Wracam stąd. Nikt nic nie widział. Ale fajne kolorki pode mną są. Szybka podróż, okej. Na razie widzę. Chociaż... Tam chcemy, tak? To co wybiorę? A, okej, muszę je odkryć. Połam konia. Skakujemy. Rusz się. I lecimy. Na maksa szybkość.
Chociaż? Magia to miejsce mocy. Trzeba pozbierać. Ile on jeszcze ma życia? A coś było napisane, nie wiem co. Jakbym na nagraniu zobaczyć. To się wcale nie zdarzyło. Punkty. A, ja tutaj takie wybory mam. Kupiona. Zaktywować i zamienić mogę. Gorąco. Strzeżony? Pytanie przez kogo? Coś to było. No proszę. Jakie no proszę? No proszę. Dobra, zjem chlebek.
Dobra, sprawdzę, co tu jest. O, znowu? Nie ma niby. O! Jednak coś jest. Wiedziałem, że coś jest zamknięte. A jednak się nie dotknęło, dobra. Zdychaj. Ach, te upiory. Teraz wolę zapalać już. Cóż to jest? Miecz, topór. O, jakiś miecz. Grzybki. List. Tępy topór. O, grzybki. Zapalamy. No dawaj. Halo? No dobra, nie chcę tego zapalić. Purchaweczki. Będzie tu zapalone już wszędzie. I od razu lepiej. Czy tutaj? I tutaj. Chyba, że tu się nie da. O, da się. Co jeszcze? A tu się nie da. W tym miejscu nie da się zapalić. Wciskamy. Spagowane. Nie wiem, czy mogę schować. Było przez chwilę. No nie da się. Ale dziwnie się to steruje. O, było. Trzeba na tym stać. Na podwyższeniu i spojrzeć się w to. Mega ciężkie. Dobra, wciskam E cały czas.
O! Udało się. Już nic więcej tu nie ma. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Serio? Znowu? A chyba jednak nie. Co kliknę F? Napiję się. Też mi się nie regeneruje. Jedź, płotka! Drapieżnik tu jest? Czy co to było? Co to jest? A dobra, to nie to. No już, już. Dalej, płotka, dalej! Dobra, jak najszybciej się da. A, to nie tu, tędy. Tempo, tempo! Stój! Ups. Ja się nie zatrzymuję. Płotka, nie tak szybko. Właśnie szybciej. A tam jakieś wilki. Trening. Jedź, płotka. Chyba to nie wiedzie. Wachord! Wachord! Dyscypliny. Tego wam wszystkim trzeba. Czego chcesz, przybłędo? Nie dostaniesz nic do jedzenia. Nie ode mnie. Obóz wojskowy. Miejscowi mają wstęp tylko za pozwoleniem dowódcy garnizonu. A wyglądam ci na miejscowego? Wyglądasz na kogoś, kto sprawia kłopoty. Wręcz przeciwnie. Ja je rozwiązuję. Jestem wiedźminem. Wiedźminem? Kapitan Peter Sar Gwynlew jest w wieży. Za bramą w prawo. No proszę. Pewnie macie do mnie interes. No dobra. No proszę, nie tacy czarni straszni. Jak chcecie, potraficie być mili. Nie przyzwyczajaj się, Nordlingu. Do wieży! Koltes Gryfenesa Anval. Epierny. Deneb Strede. Schmier Enherzer! Es Dice Firin. Nord Ers Ulf Heidana. Będziemy musieli zarekwirować część do... To ile wieś darzyta? I ile powietrze, wasza ekscelencjo? Spójrz mi na ręce. No spójrz. Widzisz te odciski? To nie są ręce żadnej ekscelencji, tylko rolnika. Więc rozmawiajmy jak chłop z chłopem. Ile możecie dać? 40 korców. Byłoby więcej, ale nasi... To jest... Temercycy wcześniej już zabrali i... Dacie 30 i też będzie dobrze. No, przybijmy targu. Spodziewam się transportu niedługo.
Dziękuję. Pięknie dziękuję. Poza sołtysem wzywałem to tylko kowala Wiliego. Krasnoluda. Trochę jesteś na niego za wysoki. Jemu też coś skonfiskujesz? Jeśli to będzie konieczne, oczywiście. Jest wojna, jeśli nie zauważyłeś. Coś ty za jeden, mów. Geralt z Rivii, Wiedźmin. Vadgern. To tłumaczy, czemu nie słyszałem kroków. Czego tu szukasz? Yennefer z Wengerbergu. Gdzie pojechała? To tajemnica wojskowa. Nie wywaliłeś mnie jeszcze za drzwi, nie wyzwałeś straży, czyli złożysz ofertę. Gdzieś w okolicy zaląkł się gryf. Zabij go, a wtedy zobaczę, co da się zrobić. Czemu tak ci zależy na tym gryfie? Bo zależy mi na ludziach. Ta bestia zabiła już 9 osób, w tym kilku moich żołnierzy. Żeby ją utłuc, musiałbym wyprowadzić cały garnizon, przeczesać las, puścić nagonkę. A to niemożliwe. A co, za duża fatyga? Nie, za duże ryzyko. Nie mogę rozpraszać sił. Wojska temerskie zostały rozbite, ale ludzie tylko czekają, żeby chwycić za broń. W sprawie gryfa mogę więc albo siedzieć z założonymi rękoma, albo nająć profesjonalistę. Umowa stoi, ale nim zacznę, parę pytań. Wiesz, gdzie gryf może mieć leże? Z początku trzymał się Lisiego Boru. Wysłałem tam patrol, 5 młodych chłopaków. Nie zła impreza na sto. Znalazł ich myśliwych. Gdyby nie nasze blachy, nie poznałbym ich. Od tego czasu gryf atakuje, gdzie popadnie. Na wsi, na polach, na trakcie. Czyli porzucił legowisko. Trzeba zastawić pułapkę. Po to nie wnoszę, że to nie będzie proste. Czego ci trzeba? Potrzebuję więcej informacji o tym osobniku. Jakiej jest płci, czemu porzucił leże? Przyprowadzić świadków? Nie powiedzą nic ponad to, co już wiem. Muszę obejrzeć miejsce, gdzie zginęli twoi ludzie. Jak nazywa się myśliwy, który ich znalazł? Myszław. Ma chatę na południe od wsi, pod samym lasem. Pomocny człowiek, chociaż nieco dziwny. Muszę zdobyć pewne zioło na przynętę. Szakłak. Gryf wyczuje jego zapach z 10 mil. Szakłak? Pierwsze słyszę. Ale nie jestem jeszcze zbyt biegły we wspólnym. Najpierw pewnie opanowałeś podstawowe zwroty. Ręce do góry, egzekucja. Nie. Najpierw były powiedzenia. Na przykład, nie igraj z ogniem. Idź do Tomiry. To zielarka, mieszka przy rozstajach. Pokieruję cię. Tomira i Mysław. Dzięki. Ezund, jak ten? Okej, zielarka jest bliżej. O, jakieś łupy tu masz. Ten tego. Dobra, spójrzmy na mapę.
Kyle Arseriter zmarł. Skoczę tutaj. Rusz się. Lecimy na skróty. Cóż to? Łódka, nie tak szybko. Dalej. Co się stało? Potwory! Potwory z bagien! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem, no to mam za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No, wybierałem się do czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś tam było. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy. Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieść ją, błagam. Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. O niezłe, tam bulgotanie słychać. No dobra, to tutaj. Dobrze wiedzieć, czy to wybucha. Wy nie pomożecie? Chloe Renard Fenn. Dobra. No to... Wszystko tutaj jest, nie? Okej, tam leży. To mogę rozwalić? Nie mogę. Wypiję wodę. A może podpalę ul? Problem z głowy. O, i mamy miodek.
Tarcza ochronna, okej. Jest i wóz. A to tutaj mamy skrzynkę. Przy okazji wezmę te wszystkie rzeczy, co były jego. Nie on tego ma tutaj. Jest naszpikowany strzałami. Ciekawe. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. Wóz jest naszpikowany strzałami. Czyli koń dostał ze strzały. Strzała. O tym nie było mowy. Co on robi? Tam wpadł do wody. Ale mnie zaatakują. Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. No to wszystko jasne, kłamie. Zmienię sobie. Igni od Ignite. Ale tu jest skrzyneczka. Musi być ta skrzyneczka, o której mówił. Zachlapana krwią. Ludzką. To co? Powalczyć jeszcze? Czy może wrócić? A, może wrócę. Jeśli tak świeci. Tego nie widzi. To mogę podpalić tę beczkę? Tak. Dobrze wiedzieć. Koniec ogniska. O, i co? Znalazłeś tę skrzyneczkę? Znalazłem, proszę. Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę. A także kogoś, kto wyglądał na woźnicę ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopce i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że... Uważaj! Za tobą! Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. Tak jak słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą, jak u kłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust.
Czyli złapany oszust. Ha, ucieka. Gonimy go. Chyba dostanie mocno. Trzeba go stąd zabrać. Pobudka! Widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Starszy szeregowy Jan Germer, Temerski 6 Pułk, 2 Kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Pójdźmy, to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. O, mogę sobie leki wziąć. Puszczę cię, ale leki zachowam dla siebie. Nilfgaard i tak was znajdzie i wybije. Po co się mają marnować? Weź i się udław. A, zniknął. Prawdę mówię o Wiedźminach. Prawdę mówię o Wiedźminach. Ale szybko. Przez pranie nie mogę przejechać. Chłopi giną. Dalej, płotka, dalej! Chodzimy jak do siebie. Przeszkadzam? Wręcz przeciwnie, podaj mi dwugrot. To ten... czerwony kwiat. No, no, widzę, że mam do czynienia ze znawcą. To za dużo powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrot jest trujący. W dużych dawkach, w małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. To Gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. Nocą? Przez las? W czasie wojny? Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi, z miłości zrobią każdą głupotę. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Mógłbym spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. Ona i tak umrze. Tak, spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. Rozumiem. Zrobisz, jak uważasz. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluję na Gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na Wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za Gryfa? Kapitana Petera Sar... coś tam, coś tam. A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. Nie sądzę, żeby wasze dobro obchodziło cesarza Emchyra, ale kapitana chyba tak, to przyzwoity facet.
W wojsku nie ma przyzwoitych ludzi. Są tylko rozkazy. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż Gryf znowu uderzy. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Może następnym razem. Powiesz mi coś o sobie? Jaka jest twoja historia? Smutna. Kojarzysz świątynię Melitele Velander? Czy kojarzę? Nie zliczę, ile razy tam byłem. Ile razy matka Neneke zakładała mi szwy. Musieliśmy się mijać. Uczyłam się u niej na uzdrowicielkę. Ale miałam 18 lat, jak mnie przyjęli, a wtedy nie nauki ma się w głowie, tylko miłość. Był taki jeden chłopiec, Gosław. Jak zdejmował do pracy koszulę, nowicjuszkom wszystko leciało z rąk. Rzuciłam dla niego świątynię, spędziliśmy cudowne lato, a potem on rzucił mnie. Neneke nie chciała mnie przyjąć z powrotem, a rodzice dali tylko płaszcz podróżny i chudy mieszek. Bez słowa. Długo nie mogłam znaleźć dla siebie miejsca, aż trafiłam tu. Ot, cała historia. Masz jakieś zioła na sprzedaż? Coś się znajdzie. No, dużo ma rzeczy tutaj. Księżycowe drobiny. Receptury. Drogie to jest. Co to jest? A, że tu sprzedawać mogę. Grzybki bardzo tanie. Czy ja tu mam coś drugiego? Nawet alkach jest taki tani. Masakra. A to? No cóż, czego fajnego nie sprzedam? Bywaj. Bywaj. Zawsze tak samo żegna wszystkich. No nie mówi nic. Ups. Mogę chodzić, co? Tutaj są też drzwi? Nie, to nie są drzwi. O, tutaj mogę. Może się nie kapnie. To jad? Nie kapnie się na pewno. Myśli chwost. Ale fajna ma tutaj uprawy. Mogę jej sprzedać jej własne zioła.
Woda. Nie kapnie się, że zniknęły jakieś wody. Prania jej nie wezmę, ale duży księżyc. Tutaj co jest? A, jakieś płatki. Aha, przez przypadek. A do tyłu? Koń może iść? Nie może iść do tyłu. Odpocznij. Siadaj. Okej. Jedziemy dalej. Jedź, płotka! Mogę wskoczyć jej na dom? O, koń może skoczyć, ale... Hej! Skłuczę ziele. Mogę wskoczyć na konia, a potem z konia na dom? Nie o to mi chodziło. Cię blokuje skok. Że od razu stąd. O, mogę jej wejść na dom i zjechać. Assassin. Tylko się nie mogę utrzymać. Okej. Zjechałem. No! Zobaczmy, co on tu ma. Jest tam kto? Pewnie poszedł polować. Okej, muszę go szukać teraz. Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. Co za pęża, akurat wyszedł. Tutaj... Dobra, no. Tam stoi... Mysław. Ty jesteś Mysław? Słyszysz? Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a one od wilków groźniejsze. Psy groźniejsze od wilków? Bez przesady. A tak, właśnie tak. Wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zabijają dla zabawy. Zupełnie jak ludzie. Tak. Tylu rzeczy się od nas nauczyły. Czemu nie okrucieństwa? Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś Nilfgaardczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Weźcie Wiedźmin. Ten zabójca potworów, o którym we wsi mówią. Mhm. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobią. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Czemu nie? Gryf nie ucieknie. No może ucieknie. Nie, psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Dobra, tarcza. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie.
No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy i strasznie cięte na ludzi. Za późno. Znów kogoś dopadły. Dobra. Co? Przyszła ci ochota? Dobra. No i złą stronę macham. Trafia krytycznie. Sadło. Surowe mięso. A gdzie ten jeszcze jeden był? Dieter. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Zanim co? Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic. Jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. Też jestem. Nie naciskam. A może naciskam? Też jestem odmieńcem. Tak, ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? Likantropizm, wilkołactwo. Załatwiałem już takie sprawy. To zwykle proste klątwy, które... Syn dziedzica Florian i ja kochaliśmy się. Dieter nakrył nas w stajni. Mnie wygnano, a Florian się powiesił. Dziedzic zaczął potem pić, majątek podupadł. Ot, cała historia. Przykro mi. Przykro mi. Stare czasy. Miałem ci pokazać miejsce, gdzie znalazłem Nilfgaardczyków. Chodź. Wiesz coś o tym gryfie? Niewiele, to nie zwierzyna dla mnie. Za to ty dla gryfa jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić, także nawet gryf nie zoczy. Ale szybko biega. Trening wytrzymałości, owy. To tu. Jeden leżał tam, pod pinkiem, bez głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było. Bywajcie. Nilfgaardczycy coś tu świętowali, ale gryf im przerwał. Co, będę walczyć z gryfem teraz? Aż ciemno od zakrzepłej krwi.
znowu piasek. O, tu coś jest. Biwak? Co teraz? Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. Zaraz mi to wyskoczy. A może nie. A, szybka podróż. Tap? Nie, nie tap. Nie, inaczej. Czy tą płotkę mi nie atakują? No, postaci nie mam więcej. Chociaż nie, no czekaj, co tu jest? Znak Wen Rdzen, okej, dobrze wiedzieć. Medytacja, postać, dobra, dajemy sobie tutaj kolejny punkt jakiś. Lepsz. Okej, ulepszone. No cóż. Coś tu się zawaliło. Len. Narzędzia płatnerskie, oreny. O, chyba idą do mnie. Też się oddalają. O, ciekawe, czy one mnie atakować będą, czy nie. Mogę tego zrobić? O, tam mój cień jest.
Ups. No nieźle. Zbieramy miot. Gniazdo gryfa, czy raczej to, co z niego zostało. Okej, okay, duże skrzydła ma. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć, czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. A drugi gryf musi być samcem. Określ wiek. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach i dziobie ani śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść, jak spała. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków tu w lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. O, ale dużo ekspa. Oleje. Okej, okay. Kowale tworzą broń, partnerze pancerz. Okej. Okay. Rozwinąć postać można. Kości, krowie, psie, ludzkie, resztki z kilku miesięcy. Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy gryf go tu przyniósł. I długo umierał. O, jaki super miecz mamy. Mogę wziąć? O, słyszę ten dźwięk. Magia to miejsce mocy. Teraz mam tą moc. Mam tę moc. O, tu jeszcze coś było. Spalone. To mógł zrobić tylko człowiek. Wołam płotkę.
tego nie badałem jeszcze. To na mapie mam oznaczone teraz miejsce mocy. Ciekawe, że nie mam dostępnych punktów, jak użyłem to miejsce mocy. No dobra, teraz to dobrze zrobiłem. Odpocznij. Nie, nie odpocznij, tylko jedziemy. No, nie chcesz. No, nie jest takie łatwe sterowanie tym. Naprzód. Odpocznij. Dobra, nie odpoczywaj, tylko jedziemy. Jedź, płotka! Może ja zsiądę. Nie, nikogo nie ma. Ale stromy dach masz. Zobaczymy, czy jest coś, co można ukraść. O, tu coś jest. Kogo tu nie ma? Ty, tutaj jeszcze mamy. Zobaczmy, co jest w tym domku. Czy ktoś tu jest? Chodzę jak rek na swoją chatę. Co tu nic nie ma? Jak to możliwe? Dobra, nie ma, to nie ma. Raz coś pożyczyłam. A najpierw wejdę ci do domu. Aha, nie mogę, dobra, nieważne. Zgubiłaś klucz, babciu? Nie, patelnie! Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć, bo patrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta: babciu, masz może brzozowej kory?
jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi, niby sroka w gnat. Pożycz mi u babciu, oddam z rana. No, trochę się dziwiłam. Bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Porywająca historia. Zaiste porywająca historia, która mam nadzieję wkrótce się skończy. Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze, ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży. Zlecenia na patelnię jeszcze nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. Okej, mam się tu włamać, tak? No ciekawe niebo. Ranek się robi. Ho! Ten tego. Dobra, to wskakuje dachem. Okej, jednak się nie da. Jakie to mam zrobić? Coś tam widzę. A, mam je wyłamać po prostu. A zobaczmy, co my tu mamy. Uderzenie kinetyczne. Okej. Okay. Co ona tu ma? Bierzemy wszystko. Ciało. To tłumaczy smród. Pęknięty monokl. Ciekawe. Co mówiłeś, złociutki? Nic, nic. Bierzemy. Fosfor, okej. Stalowe płyty, skóra, schemat. Proszek. Uduszony,
garotą i do tego stare blizny, jak u żołnierza. A ta się patrzy przez okno. A jak ja gadam do siebie, to mówią, że dziwaczeje. Ja mogę do siebie. Okej, mamy patelnię, mamy to. Jakieś dokumenty, spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Znalazłeś patelnię? Nie, nie ma patelni zupełnie, nie znalazłem niestety. Dobra. To i bezcenna patelnia. Ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. Znalazłeś patelnię? No, już jest patelnia. Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała, tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać, pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze radzę, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku. Na drogę. Ja żebym już wziął wszystko z jej chaty. Usmażę sobie na kolację sielawę. No, sielawa. Też jadłem ostatnio. Uszanowanie. Sok jabłkowy dostałem, ale fajnie. A to muszę pływać? Nurkujemy i zmysł odpalamy. Coś tutaj było. Zbieram wodne roślinki teraz. O, szakłak. To, czego było trzeba. On pod wodą jest, dlatego nie wyczuwa w teorii. Ten gryf. Dobra, czy ja zdążę zebrać to? Chwilę, muszę wypłynąć. Dobra, zdążę. Zrobiłem, co mogłem. Pora wrócić do Wesemira. Dobra, to będą 3 godzinki gry. W takim razie... Przyszedł. Mhm. Dobra, w takim razie tutaj stopuję i potem będzie kontynuacja.